Panie prezesie, rozmawiamy na temat kamienicy przy ulicy Dietricha z numerem 3. Czy są panu znane powody tego, że dzisiaj ludzie nie mają ogrzewania centralnego, nie mogą z niego korzystać? To znaczy nie wszyscy. Duża część lokatorów nie ma rzeczywiście ogrzewania. Jest to związane z tym, że instalacja uległa pewnemu zniszczeniu. Tą instalację zamierzamy w najbliższym czasie wymienić. Nawet ogłosiliśmy już przetarg na wymianę tej instalacji. Mieliśmy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się nam uruchomić tą instalację i dlatego nie robiliśmy kapitalnego remontu. Jednak widzimy, że jest to duży problem. Ci ludzie rzeczywiście cierpią z tego powodu, że nie możemy dostarczyć im ciepła i dlatego tak jak już powiedziałem, robimy ten przetarg, na 20 jest ogłoszony i wymienimy całą instalację. Staramy się wymienić ją na stalową, plastikowa, jak widać w tym budynku się nie sprawdziła. Może jeszcze tylko od siebie powiem, że bardzo chciałbym podziękować PEC-owi, który dołożył wszelkich starań, reagował na wszystkie nasze prośby, na wszystkie wezwania, próbowali naprawić tą instalację ze swojej strony. Firma, która wykonywała wcześniej tą instalację, też nieodpłatnie, wielokrotnie przyjeżdżała, próbowała naprawić to. Okazuje się, że nie ma takiej możliwości. Nie wiemy, czym jest spowodowane, że ta instalacja po kilku latach użytkowania została tak zakamieniona. Nie czuję tu winy jak gdyby PGM-u, chociaż wiem, że my powinniśmy jak najszybciej zareagować i naprawić to, ale wyglądało, że my zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe. Kilkakrotnie płukaliśmy tą instalację specjalnymi odczynnikami, zatrudnialiśmy najlepsze firmy, które miały to naprawić i obiecywały nam, że będzie to funkcjonowało. Niestety nie udało się. Dlatego 20, tak jak już powiedziałem, jest ogłoszony przetarg i po wyłonieniu wykonawcy natychmiast przystąpimy do wymiany instalacji. Z doniesień mieszkańców, którzy udokumentowali właśnie te czyszczenie, jak pan powiedział, rur, wynika, że firma, która to robiła, wylewała jakieś substancje o zielonym kolorze niewiadomego pochodzenia. Czy pan prezes wie coś na ten temat? Tak, wiem. Żeby się zabezpieczyć przed tym, żeby nikt nie spuszczał wody do innych celów niż ona jest doprowadzona do tej instalacji, poprosiliśmy o zabarwienie tej wody specjalnie na kolor zielony, żeby był nieprzydatny do innego użytkowania. Jest to za naszą zgodą i na naszą prośbę wykonane. Czyli nie jest to kwas ani żadna inna substancja zagrażająca życiu ludzi? Absolutnie nie. Jest to specjalny czynnik barwiący. Czyli panie prezesie, przez ten ostatni czas i przed zimą były prowadzone różne zabiegi, aby spróbować pomóc tym ludziom i naprawić tę instalację? Tak, były. Bardzo duży udział tu był dyrektora pana Rzeszota i jeżeli można, to on by najlepiej opowiedział, jakie prace zostały wykonane, żeby poprawić to. Wielokrotnie spotykał się i z lokatorami, kilka razy też razem byliśmy. Za każdym razem, jak byliśmy u tych lokatorów, mierzyliśmy też temperatury. Mamy protokoły sporządzone z tych badań. Wiemy, że u niektórych lokatorów instalacja centralnego ogrzewania nie działała rzeczywiście w ogóle, w wielu też lokalach funkcjonowała. W momencie, kiedy była próba płukania tej instalacji, to tam, gdzie wcześniej była instalacja czy to zapowietrzona, czy czynnik grzewczy nie dopływał, zmieniło się to, ale kosztem kogo innego. Dzisiaj w innych miejscach ta instalacja jest niesprawna. Panie prezesie, na koniec zapytam. Mieszkańcy tej kamienicy są bez wątpienia pokrzywdzeni. Rzeczywiście temperatury na zewnątrz są bardzo niskie. Mieszkańcy tego budynku zwracają się z prośbą, właściwie z pytaniem, czy mogą liczyć na jakąś rekompensatę finansową w postaci na przykład umorzenia rachunków za ogrzewanie, skoro z niego nie korzystają, jak niejednokrotnie podkreślali, dogrzewają się zarówno piecykami elektrycznymi, jak i gazowymi. Jak by pan się na to zapatrywał? Lokatorzy płacą tylko za to ciepło, które jest dostarczone. Z tym, że tam nie ma podzielników ciepła, więc w związku z tym wszyscy są rozliczani z metra kwadratowego. Można w tym momencie domniemywać, że ci, którzy mają ogrzewanie, są jak gdyby w lepszej sytuacji od tych, którzy go nie mają. Dlatego robimy te protokoły, żeby wiedzieć, w których lokalach
to ogrzewanie nie działa i ci ludzie, którzy rzeczywiście mają niesprawną instalację, oczywiście nie będą płacili za ten okres. Na wszystkie pisma staraliśmy się jak najszybciej odpowiedzieć. Mało tego, drzwi tutaj PGM-u są zawsze dla wszystkich mieszkańców otwarte. Wielokrotnie się spotykaliśmy z mieszkańcami, staraliśmy się pomóc, chodziliśmy tam, sprawdzaliśmy temperatury. Nasza firma konserwacyjna, której chciałem podziękować, bardzo dużo uwagi poświęciła temu budynkowi. W samym grudniu kilkadziesiąt razy interweniowała, czyszcząc filtry, odpowietrzając wszystkie grzejniki, więc staramy się dołożyć wszelkich starań, żeby pomóc mieszkańcom i żeby mieli ciepło tak, jak oczekują. Panie dyrektorze, proszę przybliżyć naszym widzom, kiedy ta instalacja była wykonana, czy jakie są sposoby konserwacji, co może być przyczyną tego, że dzisiaj mieszkańcy rzeczywiście nie mogą korzystać z tych usług centralnego ogrzewania? Ta instalacja jest z 2007 roku, wtedy została wykonana. Została wykonana w systemie z tworzywa sztucznego. Ona była przez kilka lat działająca poprawnie, natomiast w miarę upływu czasu bardzo się zakamieniały te rury. My nie wiemy, jaka jest dokładnie przyczyna tego stanu rzeczy, natomiast ten stan się pogarszał z roku na rok. W tamtym roku wykonawca, który wykonywał tę instalację, dołożył wszelkich starań. Wyczyścił kilkukrotnie tę instalację, wymienił zawory. Wszystkie te prace wykonał nieodpłatnie w ramach dobrej współpracy i dobrego tutaj swojego wizerunku, jeżeli chodzi o wykonanie tej instalacji. Więc sądziliśmy, że te wszystkie działania, które w tamtym roku miały miejsce, one zaskutkowały tym, że ta instalacja będzie prawidłowo działać. Mało tego, latem wymieniliśmy część tej instalacji w najgorszym pionie, który tam nie działał. Natomiast no, ten rok przyniósł znowu zaskoczenie, bo ta instalacja nie działała tak, jak powinna. PEC wymienił wymiennik, wymienił pompę na mocniejszą. No, mnóstwo było takich czynności, które wykonaliśmy, żeby ona prawidłowo działała, natomiast no, nie udało się to niestety. Czyli najbardziej prawdopodobnym winowajcą są rury, tak? Te rury, które są zastosowane, one mają atesty i były dopuszczone do stosowania w Polsce, natomiast do końca nie możemy powiedzieć, co było przyczyną. Jest bardzo duża ilość kamienia w tej instalacji, która zaskoczyła nawet specjalistów z PEC-u i my nie mamy pomysłu, czyściliśmy ją wielokrotnie, ale nie wiemy, jak sobie poradzić z tym kamieniem, więc ostatecznie musimy te rury wymienić. Na koniec zapytam, to co mieszkańcy tego budynku mają na dzień dzisiejszy zrobić? Jeszcze prosimy o odrobinę cierpliwości. Przepraszamy za wszystkie utrudnienia i niedogodności, które przeżywają mieszkańcy, ale naprawdę staraliśmy się wszystko zrobić, żeby uratować tę instalację, bo przecież zostały na nią wydane środki publiczne. I wszystko zrobić, żeby po prostu ta instalacja prawidłowo działała. Ale ostatecznie nie mamy innego wyjścia, jak ją wymienić, więc jeszcze odrobina cierpliwości. Ja wiem, że to jest trudne i nie sprzyjają temu mrozy, które się w tej chwili pojawiły znaczące, ale będziemy się starać to zrobić jak najszybciej. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Dietricha 3 informują, że zostały składane pisma do prezydenta miasta w sprawie centralnego ogrzewania, które zwyczajnie nie działa. Czy coś Urząd Miasta planuje w tym kierunku robić? Tak, oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z prezesem spółki PGM. Problem jest znany. Mieszkańcy sygnalizowali mnie, że jest problem z ogrzewaniem. Po wielu próbach poczynionych przez specjalistów, jeśli chodzi o stwierdzenie, gdzie leży rzeczywiście problem, prezes PGM-u potwierdził, że rury, które zostały zastosowane, nie spełniają pewnych wymogów i ta sytuacja zostanie zmieniona w ten sposób, że rury po prostu zostaną wymienione. Czy Urząd Miasta planuje w jakiś sposób pomóc mieszkańcom, którzy mają niskie temperatury w mieszkaniach? To znaczy teraz, jeszcze dzisiaj miał być uruchomiony przetarg na właśnie wymianę tych rur. Przetarg jest organizowany przez spółkę PGM i z tego co wiem, jeszcze w tym miesiącu, oczywiście jeśli przetarg zakończy się sukcesem, będą te rury wymieniane sukcesywnie.
Czy jest jakakolwiek szansa, ponieważ mieszkańcy też zwracali na to uwagę, na jakieś umorzenie tymczasowe przynajmniej opłat za centralne ogrzewanie, skoro tego ogrzewania nie mają, a jednakowoż dogrzewają się prądem. Czy jest szansa na jakieś umorzenie finansowe? Myślę, że tak. Natomiast najpierw zajmijmy się rzeczywistym problemem, czyli wymianą tych rur, żeby ogrzewanie było w pełni sprawne i wtedy wrócimy do rozmów na podstawie dokumentów, faktur, kto jakie koszty poniósł. Będziemy rozmawiać, żeby w jakiś sposób tutaj zniwelować te niedogodności mieszkańcom.